Cześć, witajcie! Jak zapewne zauważyliście, ostatnio na moim kanale pojawiło się sporo filmików dotyczących Finlandii. Dzisiaj postanowiłam to nieco przełamać i przychodzę do Was z tagiem 25 przypadkowych pytań. Przyznam szczerze, że tylko przeleciałam wzrokiem listę tych pytań i stwierdzam, że dotyczą one faktycznie różnych obszarów, ale myślę, że jest to tak całkiem sympatyczny i pozwoli nam się bliżej poznać. Zawsze to milej dla Was oglądać kogoś, o kim co nieco wiecie. No a dla mnie to też jest fajne, jeżeli piszecie, że o to i to mamy wspólne. Zawsze milej też nagrywać dla mnie filmiki. Może zanim jeszcze przejdę do tagu na początku, małe ogłoszenie parafialne. Ja wiem, że jest Was tutaj... Patrząc na YouTube, ogólnie jest nas tutaj bardzo mało, jest to kanał wręcz mikro, ponieważ jest tu poniżej 160 subskrybentów, co dla mnie, w moim rozumieniu, jest ilością bardzo dużą. Natomiast patrząc na YouTube ogólnie, jest to malutki kanał, bardzo malutki. Natomiast ostatnio zaczęliście mi zadawać coraz więcej pytań. I są to różne pytania dotyczące Finlandii głównie. I pojawiła się prośba, łamane na pytanie, czy zastanawiałam się nad nagraniem filmiku Q&A, czyli Questions and Answers. Szczerze mówiąc, ja myślałam, że takie filmiki nagrywa się dopiero jak ma się kilka tysięcy subskrybentów, żeby po prostu było na co odpowiadać, żeby miał kto zadawać pytania i było na co odpowiadać. Natomiast no, pojawiło się takie pytanie, Wy też widzę, zadajecie mi coraz więcej pytań i stwierdziłam, że może zrobimy mały eksperyment i kto wie, może akurat uzbieram tyle pytań, żeby nagrać taki filmik. Dlatego też bardzo Was proszę, jeżeli są jakieś pytania, które chcecie mi zadać, to bardzo proszę zapisujcie je w komentarzach pod tym filmikiem. Myślę, że najwygodniej będzie, jeżeli będą one zgromadzone w jednym miejscu. Chociaż jeżeli Wam jest wygodniej, możecie też, nie wiem, wysłać do mnie maila, napisać na Facebooku. Wszystkie linki macie dostępne na dole w opisie. Natomiast myślę, że praktycznie byłoby to po prostu zapisywać w komentarzach pod tym filmem. I jeżeli chcecie, żebym na Wasze pytanie odpowiedziała w takim właśnie filmiku Q&A, to bardzo Was proszę, napiszcie coś takiego przy tym pytaniu. Oczywiście, jeżeli macie więcej niż jedno pytanie, to śmiało piszcie. Tak samo one nie muszą dotyczyć tylko Finlandii, bo ja żadnym ekspertem w dziedzinie Finlandii nie jestem. Mogą być bardzo ogólne, wiadomo, że one przejdą pewną weryfikację, bo jeżeli stwierdzę, że pytania są dosyć zbyt prywatne, to na nie nie odpowiem niestety. Natomiast no zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dlatego bardzo Was proszę, zapisujcie te pytania pod tym filmikiem, tak będzie najwygodniej. I no zobaczymy, za jakiś czas może się pojawić taki właśnie filmik na moim kanale. To tak słowem wstępu. Teraz przechodzimy już do tagu. Na telefonie mam listę 25 przypadkowych pytań, które pojawiają się w tym tagu i na które teraz odpowiem. Pytanie numer 1. Masz zwierzęta? Miałam, ale sytuacja zmieniła się 2 tygodnie temu. I tyle. Tyle w odpowiedzi na to pytanie. Pytanie numer 2. Jakie 3 rzeczy są w tym momencie najbliżej Ciebie? Telefon, szklanka wody i aparat. Pytanie numer 3. Jaka jest teraz pogoda? W tym momencie już niebo zaczęło się przejaśniać i słońce nieśmiało się przedziera przez chmury, natomiast jeszcze niedawno, jeszcze godzinę temu była burza śnieżna i padał nawet potem śnieg z deszczem. Teraz jest wszystko mokre. Trochę śniegu było, utrzymywało się na ziemi. Natomiast teraz widzę, że to już stopniało na całe szczęście. I co? No jest mokro, pogoda taka jak po deszczu ze śniegiem. Nic szczególnego. Pytanie numer 4. Masz prawo jazdy? Nie, nie mam prawa jazdy, nigdy nie podchodziłam do egzaminu i szczerze mówiąc cieszę się, że nie mam prawa jazdy, ponieważ
jestem strasznym nerwusem i myślę, że za kierownicą ta sytuacja by nie uległa zmianie. Poza tym mam koszmarną orientację w terenie i no, jak już mam się gdzieś zgubić, to wolę się zgubić, jak gdzieś idę pieszo, niż zgubić się i szukać drogi, kiedy jadę samochodem, albo raczej kiedy jechałabym samochodem. I poza tym ja zawsze boję się już nawet nie tego, że ja spowodowałabym wypadek, tylko tego, kto jest, za przeproszeniem, jaki idiota siedzi w innym samochodzie i co mu przyjdzie do głowy. No tego najbardziej się boję i to mnie najbardziej powstrzymuje zawsze, kiedy mam taką małą myśl, bo nie ukrywam, że czasem mam myśli, że przydałoby się zrobić prawo jazdy. Natomiast no, są takie rzeczy, które mnie przed tym powstrzymują. Wychodzę po prostu z założenia, że być może każdy może mieć prawo jazdy, ale nie każdy mieć je powinien. Pytanie numer 5. O której się dzisiaj obudziłeś? O 7 rano. Pytanie numer 6. Kiedy ostatni raz brałeś prysznic? Dziś rano. Pytanie numer 7. Jaki film ostatnio oglądałeś? No, ostatnio nie miałam nastroju na oglądanie filmów. Myślę, że chyba ostatni film, jaki oglądałam, to była właśnie Piękna i Bestia, na którą wybraliśmy się w marcu do kina. Natomiast jeżeli chodzi o programy telewizyjne, to wczoraj wieczorem oglądałam program Laurin Talot, czyli Domy Lauriego. Jest to program emitowany na fińskim MTV, MTV3. I w programie chodzi o to, że wokalista mojego ukochanego zespołu The Rasmus, którego inną pasją oprócz muzyki jest architektura, projektuje domy smart, domy eko, i właśnie ten program przedstawia cały proces planowania i projektowania domów i ich budowy. Pytanie numer 8. Co jest napisane w ostatnim SMS-ie, który dostałeś? Nie wiem, muszę sprawdzić. Aha, ostatni SMS, który dostałam, był od mamy mojego chłopaka i dotyczył, nie będę tutaj przytaczać dokładnie jego treści, ale on dotyczył fundacji, do której się oddaje włosy po cięciu i potem te włosy są przerabiane na peruki dla osób, które cierpią na raka, są po chemioterapii i peruk potrzebują. Zainteresowałam się tym tematem i właśnie podrzuciła mi link z artykułem dotyczącym tego. Pytanie numer 9. Jaka piosenka jest Twoim dzwonkiem w telefonie? Nie mam ustawionej piosenki na dzwonek w telefonie. Pytanie numer 10. Czy kiedykolwiek byłeś w innym kraju? Rozumiem, że tutaj inny kraj to inny kraj niż Polska. To no tak, mieszkam, żyję w Finlandii, więc to się zalicza do innego kraju. Oprócz tego nie jest ze mnie żaden obieży świat, ale mam nadzieję, że to się zmieni niedługo. Byłam jeszcze w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Austrii, na Chorwacji i w Słowenii. Byłam. No i jeszcze przelotem w Szwecji, ale tego nie zaliczam, ponieważ kiedy przeprowadzałam się do Finlandii, to lecieliśmy przez Sztokholm, także Finlandię, Szwecję widziałam z lotu ptaka, ale chyba nie mogę raczej powiedzieć, że byłam w tym państwie. Pytanie numer 11. Lubisz sushi? Bardzo. Bardzo. Pytanie numer 12. Gdzie najczęściej robisz zakupy spożywcze? Zakupy spożywcze takie duże robimy raz w tygodniu i jeździmy wtedy do Lidla i fińskiej sieciówki, która nazywa się K-Market. Z tego względu, że no, ja jak mieszkałam w Polsce, bardzo rzadko bywałam w Lidlu, więc nie mam takiego porównania, ale uważam, że ten fiński Lidl ma raczej ograniczony asortyment. Nie dostaniemy tam pewnych warzyw. Tak samo przyprawy są ograniczone, kosmetyki. Jest bardzo ograniczony wybór kasz i też mieliśmy problem, żeby dostać ser mascarpone. Nie wiem, albo jesteśmy ślepi. Jedyne wyjaśnienie jest takie, że oboje nosimy z moim chłopakiem okulary, więc to może nas tłumaczyć, albo po prostu tam mascarpone nie ma. Natomiast no, nie można też dostać świeżej ryby, ale myślę, że to jest chyba raczej w każdym Lidlu. I
i dlatego jeździmy do Koomarketu. Na szczęście te sklepy są zawsze jakoś blisko siebie. Przynajmniej tutaj w Tampere tak jest, że jak są trzy Lidle, to zawsze gdzieś w pobliżu jest też Koomarket, który jest dosyć dużym sklepem z bardziej różnorodnym asortymentem i dlatego tam się też zaopatrujemy. Pytanie numer 13. Czy kiedykolwiek brałeś środki nasenne? Nie, takie farmakologiczne nie. Natomiast kiedy miałam bardzo stresujący czas na studiach, to często zaparzałam sobie na noc melisę. Dużo melisy w termosie, bardzo mocnej melisy. I czy to pomagało? Nie wiem. Myślę, że to raczej działało jak taki efekt placebo. No, ale w każdym razie środków farmakologicznych nasennych nie brałam. Pytanie numer 14. Masz rodzeństwo? Tak, mam starszego brata. Pytanie numer 15. Masz komputer stacjonarny czy laptopa? My w mieszkaniu mamy i komputer stacjonarny, i laptopa. Ja pracuję na laptopie. Natomiast mój chłopak jest teraz w trakcie budowania mi komputera stacjonarnego w celu lepszej, sprawniejszej edycji filmików na YouTube między innymi. Pytanie numer 16. Ile skończysz lat w Twoje najbliższe urodziny? Słuchajcie, ja z takimi pytaniami zawsze mam problem, jeżeli chodzi o pytanie dotyczące skończonych lat. 27, tak myślę. Jestem rocznik 90, urodziłam się w listopadzie. W zeszłym roku miałam swoje 26 urodziny, czyli wkroczyłam w 27 rok swojego życia, czyli w najbliższe urodziny skończę 27 lat. Taka jest moja logika przy odpowiedzi na to pytanie. Nie wiem, zawsze mam z tym problem, jeżeli chodzi o skończone lata. To jest chyba takie głupie, ale no co zrobić. Pytanie numer 17. Nosisz okulary bądź soczewki? Noszę i okulary, i soczewki. Nie naraz, chociaż zdarzyło mi się, że kiedyś odruchowo po nałożeniu soczewek założyłam też okulary. Nie polecam. Soczewki noszę głównie w zimie albo kiedy pada deszcz, ponieważ nienawidzę tego parowania szkieł, kiedy wchodzę do pomieszczenia i nie lubię też kropli deszczu na okularach. Myślę, że nikt tego nie lubi. Pytanie numer 18. Farbujesz włosy? Nie, już nie. Miałam taką przygodę w liceum, ale w liceum zawsze farbowałam włosy jakimiś szamponetkami do 4 albo 8 myć, albo do 24. No, co przy moim codziennym myciu głowy kończyło się na tym, że kolor utrzymywał się tylko przez kilka myć. Natomiast raz tylko miałam farbowane włosy kolorem trwałym, to było w zeszłym roku przed moją obroną pracy magisterskiej. No ale jeszcze tutaj muszę Wam wspomnieć, że ja zawsze miałam włosy farbowane na kolor jak najbardziej zbliżony do mojego naturalnego i głównie zależało mi tutaj na pozbyciu się takich żółtych refleksów we włosach. No i tyle, żadnych wariacji. Kiedyś raz mi się zdarzyło użyć szamponetki o nazwie Głęboki Burgund, który wyszedł jak soczysty burak i pamiętam, że wtedy mój tata miał straszny ubaw ze mnie i zawsze kiedy stałam w słońcu albo gdzieś pod światło, to tak ostentacyjnie zakładał okulary przeciwsłoneczne, ale myślę, że ojcowie już tak chyba mają. Pytanie numer 19. Jakie masz plany na dzisiaj? Dzisiaj w planach mam nagrywanie filmiku na YouTube. Mam nadzieję, że uda mi się go zedytować także dzisiaj. Oprócz tego mam w planach prasowanie, ale zaraz po skończeniu nagrywania zabieram się za przygotowywanie przepysznej zapiekanki. Oprócz tego jeszcze mam nadzieję powtórzyć trochę fińskiego. Pytanie numer 20. Kiedy ostatni raz płakałeś? O rany, słuchajcie, prawda jest taka, że przez ostatnie 2 tygodnie ja płaczę codziennie. I z tych ostatnich 2 tygodni pierwszy tydzień był taki, że płakałam codziennie przez większość dnia. Natomiast teraz już staram się powoli ogarniać. Jeżeli potraficie łączyć fakty, jeżeli śledzicie mój profil na Facebooku albo uważnie oglądacie moje filmy na YouTubie, to możecie się domyślać dlaczego. No powiem Wam tyle, że
jest to powiązane z moją odpowiedzią na pierwsze pytanie z tego właśnie tagu, także no, to tak dotyczące, to tak. Okej, pytanie numer 21. Jaka pizza jest Twoją ulubioną? Słuchajcie, według mnie pizza to jest w ogóle taki fenomen, gdzie nałoży się na ciasto cokolwiek i wyjdzie z tego coś pysznego zawsze. Natomiast moja ulubiona pizza musi mieć na pewno, oprócz takich podstaw jak ser i sos pomidorowy, musi mieć szynkę, krewetki, ananas, czarne oliwki i myślę, że wtedy będę zadowolona. Mogą być też różne sery. O tak, ser. Pytanie numer 22. Hamburger czy cheeseburger? Jakoś tak się zawsze składa, że zamawiam cheeseburgera. Tak już mam. Chociaż bardzo rzadko też muszę Wam podkreślić tutaj, że bardzo rzadko jadam w restauracjach fast food. Natomiast jak już zamawiam, to cheeseburgera. Pytanie numer 23. Zarwałaś kiedyś noc? Jeżeli chodzi o studia, o zarwanie nocy dla nauki, to mi się tak nie zdarzyło. Najpóźniej uczyłam się do pierwszej w nocy, ale myślę, że to nie było zarwanie nocy. No, poza tym znam swój rytm efektywności na tyle, że wiem, że po prostu w nocy nauka nie idzie mi tak dobrze i wolę już położyć się wcześniej, ale obudzić się też wcześniej, żeby coś tam się pouczyć. Natomiast jeżeli chodzi o zarwanie nocy nie dla nauki, to mi się zdarzyło. Zdarzyło mi się kiedyś rozmawiać z moim przyjacielem przez telefon do 3 nad ranem. Zdarzyło mi się też z moim chłopakiem, który wtedy był tylko moim przyjacielem. Zdarzyło nam się czatować do 4-5 nad ranem. Kilka razy. Tylko. No i to były takie zerwania nocy. 24. Jaki masz kolor oczu? Kolor oczu mam niebieski i najczęściej jest to ciemno-niebieski, ale czasami jest to bardziej szary niż niebieski. Nie wiem dlaczego. Ostatnie pytanie, numer 25. Czujesz różnicę między kolą a Pepsi? Tak, czuję. Kola jest dla mnie dużo słodsza, natomiast jeżeli chodzi o smaki, to jest mi to obojętne. Mogę pić i kolę, i Pepsi. Nie mam także albo to, albo to. No ale ja ogólnie należę do osób, które potrafią wyczuć różnicę w smaku wody mineralnej, co dla wielu osób jest co najmniej dziwne. No, dla mnie to jest normalne. I przy wodzie mineralnej mam tak właśnie, że jeżeli mi jakaś woda nie zasmakuje, to ja po prostu nie dam rady jej wypić. To już tyle pytań, bardzo szybko mi to minęło. Faktycznie były przypadkowe, każde praktycznie z innej beczki. Mam nadzieję, że tak Wam się podobał. Dajcie mi znać, co mamy wspólnego tym razem, bo z tego, co widziałam przy tagu poprzednim, który dotyczył 50 faktów o mnie, to dopatrzyliście się tam wielu cech wspólnych, z czego bardzo się cieszę, bo to zawsze fajnie jest wiedzieć, kogo się ogląda i czy mamy coś wspólnego. Bardzo Wam dziękuję za obecność oraz za subskrybowanie mojego kanału. Jeżeli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i w tym tygodniu też nie zapomnijcie o pytaniach do Q&A, bardzo jestem ich ciekawa. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w przyszłą środę.